Dzień dobry Państwu, to jest Ekspres Biedrzycki. Witamy Państwa bardzo ciepło. Ten tubalny głos, który dochodzi obok mnie, to Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry Panie Marszałku. Barwy kampanii zaczynamy malować powolutku, ale na razie to tak bardziej... Właśnie nie wiem, na zielono, na żółto? W sztabie praca trwa. Temperatura nie najwyższa na razie przynajmniej. Mamy taką propozycję, powiedziałem to już dzisiaj rano w jednej ze stacji, żeby może zrobić prawybory na opozycji, aby zająć tę przestrzeń dla naszych wyborców, którzy mogliby ocenić, czy warto głosować chociażby na kandydata Koalicji Polskiej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, który po pierwsze ma ten gen lidera, bowiem jest liderem projektu, który uzyskał sukces, bo przypomnę, że w 2015 roku Polskie Stronnictwo Ludowe miało niecałe 800 tysięcy głosów, a Koalicja Polska podwoiła ten wynik i mamy 1 600 000, ale także podwojona jest liczba naszych parlamentarzystów. To jest po pierwsze, czyli pokazał, że jest liderem. Nie jest podwykonawcą politycznym, nie ma nad sobą żadnego prezesa i myślę, że także jest człowiekiem chociaż młodym, ale już doświadczonym, jeśli chodzi o tak zwaną pracę państwową. Dobrze, ale to koncepcja prawyborów, bo tak wspomniał Pan o prawyborach, ale zupełnie nie zrozumiałam, o co chodzi. Ja proponuję, aby na przykład w ramach kilku debat istotnych z punktu widzenia działalności prezydenta, czyli chociażby polityka międzynarodowa, służba zdrowia i inne ważne aspekty życia społecznego, można było podyskutować, żeby Polacy się dowiedzieli, co mają do powiedzenia kandydaci. No ale prawybory to rozumiem, że kogoś potem członkowie wszystkich partii opozycyjnych mieliby wybierać, bo... Pani redaktor, dzisiaj... Na czym polega koncepcja prawyborów? Koncepcja, którą ja właściwie, to jest mój autorski pomysł. Polegałaby na tym, że trzeba by stworzyć przestrzeń do debat. Debat, których brakuje, tak? Bo oczywiście zarówno pan Andrzej Duda, ale także pani Kidawa-Błońska, usłyszałem, mnie to trochę zasmuciło, powiedziała, że ona będzie brała udział w debatach po pierwszej turze. Tylko pytanie, skąd ma taką pewność, że do drugiej tury wejdzie? No, być może badania wewnętrzne i rzeczywiście nie tylko wewnętrzne, wszystkie sondaże właściwie nie dają szans nikomu innemu. A skoro mówimy o sondażach, to po pierwsze sondaże dzisiaj coraz bardziej zamiast badać opinię społeczną, to ją kształtują, to raz. A dwa, że chociażby ostatnie badania Ibrisu dla polityki pokazują, że osobą, która może najbardziej łowić, mówiąc kolokwialnie, w elektoracie opozycyjnym jest właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz, bo może uzyskać nawet 27% poparcia. Więc naprawdę warto ze wzajemnym szacunkiem... 27% gdzie? Poparcia społecznego, w Ibrisie. Aha, no dobrze, no bo na razie dobrze pan wie, że te przedprezydenckie sondaże nie dają szans Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Wiem też i pamiętam, co było 5 lat temu, że Andrzej Duda miał 8, a Bronisław Komorowski 80, a jak się skończyło, to wszyscy wiemy. Państwo mają taką retorykę, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie ma nad sobą prezesa. Rozumiem, że jest to taki pstryczek w nos trochę dla prezydenta Andrzeja Dudy w kontekście Jarosława Kaczyńskiego, bo ale dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej sądzi pan, że Borys Budka jako nowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej miałby jakąkolwiek władzę nad Małgorzatą Kidawą-Błońską? Znaczy, ja uważam, że urząd prezydenta jest najwyższą godnością w państwie, posiadającą największy mandat społeczny. To wiemy, tylko tak, ja pytam o Małgorzatę Kidawę-Błońską i Borysa Budkę. I w związku z tym właśnie uważam, że nie powinno się wystawiać na to stanowisko osób tak zwanego drugiego planu, podwykonawców politycznych, tak? Dzisiaj Uważa pan, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest podwykonawcą politycznym? Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest liderem, powiedzmy, z pierwszego rzędu politycznego, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, bo gdyby tak było, to powinien wystartować albo Grzegorz Schetyna, albo Borys Budka. No jak można inaczej wytłumaczyć fakt, że liderzy polityczni nie startują na najwyższy urząd państwa? No powinni, no jeżeli jesteśmy w polityce, to zaraz, to na premiera czy na prezydenta, bo w zależności od wyborów liderów stawiamy... Na premiera lub prezydenta, tak? No, naprawdę Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest, powiedzmy, fajterem z pierwszej ligi, który mógłby tutaj skutecznie zawalczyć. Dlatego mówię, że musi być gen lidera, musi być człowiek, który chce wygrać. Kosiniak-Kamysz chce wygrać i te wybory najprawdopodobniej wygra. A dlaczego zakłada pan, że Małgorzata Kidawa-Błońska wygrać nie chce? No bo widzę, że ta kampania jest taka, jak to powiedział Roman Giertych, taka trochę ciamcia-ramcia, tak? Co chwila jakieś lapsusy, co chwila jakieś wpadki. Nie widzę w tym wszystkim jakiejś strategii. My strategię mamy, my przygotowujemy się bardzo poważnie do tej kampanii i efekty tego jeszcze chwila, a wszyscy zobaczą. No dobrze, ale jaka jest ta strategia?
No dzisiaj, gdybym powiedział w Super Ekspresie, jaka jest strategia, to trochę bym wyskoczył przed orkiestrę. Przed nami konwencja, na której pokażemy bardzo dynamiczne, energetyczne wystąpienie prezesa, który zakreśli jakby najważniejsze rzeczy dotyczące kampanii. Tam będzie także ogłoszone hasło wyborcze, więc no, nie mogę wszystkiego spalić. No jasne, tylko mi chodzi o to, jaka ta będzie główna państwa zdaniem oś sporu podczas tej kampanii. Czy to jednak będą sądy, czy to będzie wymiar sprawiedliwości, czy to będzie polski porządek prawny, czy to będzie walka z sędziami? W wymiarze strukturalnym to przede wszystkim trzeba pokazać Polakom, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest liderem opozycji. Okej, okay, to już mamy za sobą. No dobrze, to już mamy za sobą. Jeśli chodzi o osie sporu, to pokazujemy, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, że różnimy się zarówno od PiS-u, jak i od Platformy Obywatelskiej. Po pierwsze dlatego, że uważamy, że sędziowie, czyli środowisko sędziowskie w dużym stopniu przez ostatnie 30 lat obudowali się w przywileje korporacyjne. My to widzimy, dostrzegamy, dlatego że to jest efekt okrągłego stołu, który zorganizowało nasze środowisko polityczne. Usłyszeliśmy, że nie było to środowisko sędziowskie gotowe na dyskusję o reformie wymiaru sprawiedliwości. Pan posłowie do tej pory nie są w stanie zrezygnować z immunitetów. Bo im było dobrze i w związku z tym, pani redaktor, przyszła ekipa z młotem pneumatycznym i zrobiła porządek. I robi porządek, bo to, co robi PiS i to jest jakby... Ale pan brzmi, jakby powiedział, fajnie i przebijał piątkę Prawu i Sprawiedliwości za to, co robi z sędziami. Tak to zabrzmiało trochę. Kto to? Pan. Nie. Ja powiedziałem jedno, że widzimy, dostrzegamy po tym, że na posiedzeniu Okrągłego Stołu ludzie mówili o tym, jak wygląda wymiar sprawiedliwości, że widzimy także minusy tego wszystkiego, co się dzieje, ale także uznajemy, że to, co robi PiS, to kompletnie nie ma nic wspólnego z reformą wymiaru sprawiedliwości, bo to, co robi PiS, realizuje zasadę partia rządzi, partia sądzi, a kiedy partia i polityka wchodzi do sali sądowej, to wychodzi zeń sprawiedliwość. Dlatego uważamy, że tylko i wyłącznie chodzi o tak zwaną kadrówkę, przejęcie władzy nad wymiarem sprawiedliwości, nad sędziami, w myśl zasady, którą w Senacie wyłożył minister Ziobro, który powiedział, że ci sędziowie, którzy chcieli z nami współpracować, poszli na współpracę z nami, innych nie ma. No dobrze, panie marszałku, tylko wie pan doskonale, że od mieszania herbata się słodsza nie robi, więc to, że my postawimy diagnozę, że Prawo i Sprawiedliwość przyszło z młotem pneumatycznym, no to jeszcze niewiele nam da. Teraz pytanie, co Władysław Kosiniak-Kamysz, ewentualnie jako przyszły prezydent, zorganizował okrągły stół, na który nikt nie chce przyjść. Jak to? Panie redaktor. Przynajmniej ze strony władz. No, panie redaktor. Jeżeli przedstawiciel prezydenta jest... Już taka koncepcja przecież była. Momencie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale była i w Senacie, i w Państwowej Akademii, w Polskiej Akademii Nauk. I kto coś wie, co było w panie? Nikt. No właśnie, pani redaktor, że zorganizowałem okrągły stół, na którym przyszli wszyscy przedstawiciele wszystkich partii politycznych, oprócz PiS-u. No właśnie. Ale był przedstawiciel prezydenta. Byli przedstawiciele pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości. To było najważniejsze. Okej, okay, dobrze, panie marszałku, tylko mówi pan, zwołajmy okrągły stół, tylko Prawo i Sprawiedliwość tylko, nie przyjdzie na taki okrągły stół. Nie zwołajmy, tylko ten okrągły stół się odbył. Został podjęty dezyderat, przyjęty w konsensusie. Panie marszałku, ja zapytałem o to, co by zrobił Władysław Kosiniak-Kamysz jako prezydent, więc a pan mówi, odbył się okrągły stół. No, ale bo pani mówi, co z tego, więc ja pani mówię, że on się odbył. Przyjęty został dezyderat, na mocy którego zostały powołane dwa zespoły do spraw społecznych, który odbędzie się 18 lutego w ramach tak zwanego Kongresu Pokrzywdzonych przez Wymiar Sprawiedliwości. Efektem tego będzie raport pokrzywdzonych, raport o krzywdach i to jest jakby pierwsza część. Druga, jeśli chodzi o zmiany w ustroju sądów powszechnych, 19 lutego odbędzie się drugi zespół ekspertów, dziekanów wydziałów prawa. I potem będzie przepracowanie tych wszystkich elementów po to, żeby stworzyć założenia do ustawy. I w kwietniu będzie plenarne posiedzenie Okrągłego Stołu, gdzie te projekty ustaw zostaną przyjęte. Zostaną przyjęte, panie redaktor, proces, że to nie jest takie... Odbył się okrągły stół dla mediów, że to trwa i teraz proszę... Panie marszałku, przecież doskonale pan wie, Proszę pozwolić, panie redaktor, żebym dokończył. Otóż, jeśli w maju okaże się, że Andrzej Duda nie zostanie prezydentem, a ja wiem, że nie zostanie, ja mam takie przekonanie, mam prawo takie mieć, to nie trzeba wtedy będzie latać, mówiąc kolokwialnie, i robić poszukiwanie projektów ustaw, tylko te projekty ustaw będą leżały na stole. O to tu chodzi. No dobrze, ale w dalszym ciągu większość, nie wiem, czy będzie miał Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie. Przecież pani redaktor wie, że jak PiS przegra wybory prezydenckie, to na jesieni będą wybory. Przedwczesne. No oczywiście. Albo wcześniejsze właściwie. Bo tak po NIK-u, po Senacie nie będą w stanie sobie pozwolić na utratę trzeciego bastionu. Czyli jeżeli PiS przegrywa wybory w maju, no to prezydenckie, to wybory parlamentarne są na jesieni.
To jest oczywiste. No dobrze, a co w takim razie, bo to, ten wątek jeszcze mnie interesuje, Władysław Kosiniak-Kamysz też w kontekście właśnie sędziów myśli. No bo powiedział pan o tym, że rzeczywiście się obudowali przywilejami, jak większość grup zawodowych w tym kraju pewnie, choć nie mówię, że to dobrze. To prawda jest. I co dalej? Dalej po prostu, tak jak powiedziałem, w wymiarze społecznym wiemy jedno, że dzisiaj bez udziału czynnika społecznego, czyli obywateli, ludzi, przeprowadzić się reformy wymiaru sprawiedliwości nie ma. Dlatego też proponujemy zmianę ustawy o tym, aby do systemu wymiaru sprawiedliwości dopuścić pojęcie sędziów pokoju, aby byli wybierani w wyborach powszechnych, wraz chociażby z wyborami samorządowymi do powiatu. Po drugie, wybory na prokuratora generalnego powinny być wyborami powszechnymi, aby ten człowiek był uniezależniony od jakiejkolwiek polityki, ale także członków Krajowej Rady Sądownictwa należy wybierać w wyborach powszechnych, czyli dopuszczanie decyzji obywatelskiej do procesu wymiaru sprawiedliwości. Panie Marszałku, czy dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe obawia się, że zostaną nam obcięte fundusze unijne, szczególnie oczywiście w kontekście ludowców na rolnictwo? Wprowadzenie klauzuli warunkowości dostępu do środków unijnych w zależności od przestrzegania praworządności jest bardzo prawdopodobne. Mhm. Nad tym bardzo mocno bolejemy. Ja, będąc w Brukseli kilka dni temu, rozmawiałem z komisarzem Wojciechowskim do spraw rolnictwa. Ostrzegałem go, mówiłem, że PiS idzie naprawdę po bardzo, bardzo kruchym lodzie i za chwilę może się okazać, że od tego, jak dewastują wymiar sprawiedliwości w Polsce, będzie zależało to, że polscy przedsiębiorcy, rolnicy, samorządowcy po prostu nie dostaną środków unijnych. No dobrze, ale takie co to oznacza dla polskich rolników? Dla polskich rolników to oznacza tak obrazowo. To oznacza to, że nie dość, że nie będzie spełniona obietnica PiS-u o podwojonych dopłatach dla rolników, to jeszcze może się okazać, że te, które są, mogą być zagrożone. To jest realne zagrożenie. Mhm. Panie Marszałku, czy pana zdaniem rzeczywiście jest tak, że Elżbieta Witek, marszałek Sejmu, grała ewidentnie na pana prezydenta Andrzeja Dudę w kontekście daty wyborów właściwie ogłoszenia? Grała, ale to nie dziwi, tak? No trudno mieć pretensje do pani Witek, która jest z PiS-u, że termin wyborów ułożyła z panem prezydentem Dudą po to, żeby mógł w ramach tak zwanej prekampanii robić po prostu kampanię. Ale to także jest wina... No dobrze, tylko Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że to jest granie fair. No... Pewnie ładniej by było, gdyby w ogóle parlament się pochylił nad czymś, co się nazywa prekampanią i zlikwidował to pojęcie, które funkcjonuje i unormował to. No, pewnie, że jest nie fair to, że PiS prowadzi kampanię wyborczą w okresie, w którym tej kampanii się prowadzić nie powinno. Wszyscy inni to trochę robią w mniejszym wydaniu, ale też robią. Panie marszałku, jak pan sądzi, czy... uda się utrzymać Senat w najbliższych miesiącach? Senat będzie mógł być utrzymany w tym wymiarze, w jakim jest, w zależności od tego, jak potoczą się wybory majowe. Mhm. To jest oczywiste. Jeżeli wybory prezydenckie wygra Andrzej Duda, to moim zdaniem nastąpi bardzo mocne zaostrzenie kursu polityki wobec opozycji. Bardzo mocne, podkreślam to. Natomiast jeżeli Andrzej Duda tych wyborów nie wygra, to tak jak powiedziałem wcześniej, Senat utrzyma się w tym zakresie, aczkolwiek mogą nas czekać przyspieszone wybory parlamentarne. A co to znaczy bardzo mocne zaostrzenie w stosunku z opozycją? To oznacza to, że w Ministerstwie Sprawiedliwości czeka już ustawa o tym, żeby Sąd Najwyższy mógł znosić czy zdejmować immunitet z posłów, a tym samym można w sposób polityczny eliminować przeciwników. A pan uważa, że posłowie nie powinni rezygnować z mandatów? Przed chwilą zarzucał pan środowisku sędziowskiemu, że się obudował przywilejami. Nie mam z tym problemu osobiście. Mhm. Natomiast wiem jedno, że po to jest immunitet, aby można było prowadzić aktywność polityczną. Jeżeli będzie go łatwo można zdejmować poprzez działania polityczne, no to wtedy już jesteśmy na najbliższej drodze do Białorusi. Panie marszałku, wczoraj Senat przyjął już ostatecznie rozwiązanie trzynastek, rewaloryzacji. Nie sądzi pan, że ta, no taka, jak to mówi Prawo i Sprawiedliwość, prospołeczna polityka powoduje, że właściwie wszystkie inne wątki dotyczące polskiej polityki wewnętrznej czy zagranicznej nie mają dla obywateli żadnego znaczenia?
Wiadomo, że Polacy przede wszystkim patrzą na to, ile jest w kieszeni. W kieszeni jest zdecydowanie mniej niż było 4 czy 5 lat temu. To wszyscy wiedzą i tego nie trzeba nawet chyba Polakom uzmysławiać. Jeśli chodzi o te trzynastki, też wiemy, że mają tylko i wyłącznie wymiar i charakter polityczny. No nie do końca, nawet... no myślę, że ta każda trzynastka jednak no emerytowi tak, tylko, w Polsce się przyda. Tylko nie widziała, pani pani redaktor z pewnością wypowiedź i minę pana prezesa Kaczyńskiego, który rozczarowany wynikiem wyborów powiedział, no zasłużyliśmy na więcej. Czyli uznał, że pomimo, że PiS daje te trzynastki, czternastki, piętnastki, to jednak oczekiwał czegoś więcej. Mm-hmm. Tak? Czyli swoiste taka korupcja polityczna po prostu. No dobrze, tylko ja, ale wyborcom się to chyba jednak podoba. No, w dalszym ciągu no, Prawo komu się nie podobałoby, nie szczególnie no seniorom. Właśnie, dlatego pytam, czy to nie jest tak, że tymi programami socjalnymi Prawo i Sprawiedliwość po prostu, przepraszam za potoczność sformułowania, załatwiło was na amen. I będzie bardzo ciężko wymyślić kura, coś, co jest w stanie to przebić. Kura jak zniesie jajo musi gdakać i zaskoczę panią redaktor, ale dysponuję badaniami, z których wynika, że dużo więcej w wymiarze socjalnym i społecznym przekazywaliśmy jako koalicja PO-PSL, tylko niestety miało to bardziej wymiar systemowy, dotyczący wspólnoty, niż indywidualny, jak chociażby 500+, które trafiało do kieszeni każdego człowieka w sposób realny i to było odczuwalne. No ale teraz jednak wyborcy chyba bardziej ten program docenili, czyli gdzieś tutaj Prawo i Sprawiedliwość zaszachowało konkurencję. Docenili, polityczną. Dlatego jeszcze raz mówię, że właśnie przygotowujemy także w strategii wyborczej kandydata naszego, żeby pokazać, ile było zrobione, a dlaczego ten wymiar indywidualny trafia lepiej do obywatela. No trafia, bo każdy po prostu ma te 500 zł w kieszeni. Panie marszałku, ile zostanie przeznaczone pieniędzy na kampanię Władysława Kosiniaka-Kamysza? Myślę, że około 5-7 milionów złotych. Czyli to będzie bardzo skromna kampania. W stosunku do innych kandydatów oczywiście. Ale rozumiem, że bardziej te pieniądze będą przeznaczone na objazd kandydata po Polsce, kandydata czy po jednak Polsce. Billboardy, jednak spoty, oczywiście jednak media społecznościowe. Oczywiście wymiar billboardowy także, bo szczególnie wiemy, że w tak zwanej Polsce czy kraju za wielkim miastem ważna jest obecność w wymiarze billboardowym kandydata, więc tutaj także będzie to bardzo widoczne. Gdyby okazało się, że Władysław Kosiniak-Kamysz jednak do tej drugiej tury nie wejdzie, to przekaże swoje poparcie Małgorzacie Kitawie-Błońskiej? Wszystkie ręce na pokład, czy nie? Wejdzie do drugiej tury i wygra z Andrzejem Dudą i taka jest moja konkluzja dzisiejszej rozmowy. To ja powiem, sprawdzam po wyborach, widzimy się, dobrze? Oczywiście. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Senatu Polskiej Stronnictwa Ludowego. Sejmu. Bardzo dziękuję. Sejmu, wszystko przepraszam, o Senacie mówiliśmy, dlatego ta pomyłka. Wicemarszałek Sejmu raz jeszcze, żeby nie było wątpliwości. Panie marszałku, dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Miłego dnia. Ekspres z Biedrzyckiej. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Można nawet powiedzieć super ekspres. Jechało się ostro. Dziękuję bardzo. Dziękuję.